Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj będzie haul z Vinted, drugi haul. Od razu wam powiem, że za chwilę pojawi się trzeci, ponieważ ja ciągle tam siedzę i ciągle grzebię, szukam i kupuję. Dzisiaj pokażę wam cztery rzeczy. Będą to trzy swetry i jedna koszula. Ja głównie szukam rzeczy vintage ze względu na to, że one są dobre jakościowo w większości przypadków i są niepowtarzalne. Nie patrzę raczej na rzeczy sieciówkowe, można tam oczywiście tanie kupić jakieś fajne rzeczy, jak ktoś na przykład teraz założył spodnie czy bluzkę. Natomiast ja tak troszeczkę już odchodzę od tych sieciówek, podobają mi się te rzeczy, których wiem, że nikt nie będzie miał. Jeżeli chodzi o rzeczy vintage, to tam musicie zwracać uwagę, ponieważ na skład, dlatego że dużo rzeczy ma faktycznie skład rewelacyjny, dlatego one po prostu przetrwały tyle lat i są nadal w dobrym stanie, ale są też rzeczy, które są piękne wizualnie, ale jakościowo, materiałowo słabe, na przykład koszule. Jest bardzo dużo koszul, które mi się mega podobają, ale to jest w 100% poliester, ale też wiecie, to nie jest tak, że to jest złe, ja na pewno też taką u mnie koszulę zobaczycie, bo one mają takie piękne fasony, mi się tak ten styl podoba, że na bank jakąś kupię, tak samo swetry. Mam jeden upatrzony, który ma takie piękne hafty tutaj, Jezus, jaki on jest ładny. Tyle, że on jest w 100% chyba akryl, albo akryl i bawełna. Także tak średnio, ale z drugiej strony on kosztuje 20 zł, więc nawet jakbym miała go kilkanaście razy założyć, to jest taki typowy skład sieciówkowy, więc jeżeli w sieciówce macie kupić na przykład sweter za 139 zł i on ma 5% wełny, umówmy się, 5% wełny to jest jakby w ogóle tej wełny nie było. I będzie praktycznie w większości składu to będzie akryl. On się będzie mechacił, on będzie szybko wyglądał po prostu na znoszony. No to lepiej chyba poszukać na Vinted czegoś z lepszym składem. Ja ostatnio się przekonałam, że swetry, które mają w składzie minimum 50% wełny, one są rewelacyjne, szczególnie te, które są same w sobie cienkie. A przez to, że mają tą wełnę, one tak grzeją, że ja, słuchajcie, teraz cały czas chodzę w ramonesce i w adidasach, dlatego że no jest taka pogoda, że w kostki nie jest mi zimno, a jak założę fajny wełniany sweter, to mi jest po prostu idealnie. Ja nienawidzę tych grubych, ciężkich swetrów, które są w sieciówkach, właśnie tych akrylowych w większości, bo źle się w tym czuję. Ja ogólnie nie lubię grubych ciuchów, więc wolę zdecydowanie bardziej te właśnie... To jest lepszym składem i zaraz wam taki pokażę, ale zacznijmy może od koszuli. Słuchajcie, koszulę wypatrzyłam... Już jakiś czas temu, ona chyba przyszła do mnie już z miesiąc temu i słuchajcie, ma przepiękne, zobaczcie, kolory, ona jest tak ładna. Zaraz wam powiem skład, bo nie pamiętam, czy to jest poliester, czy wiskoza, ale wygląda ona tak. No słuchajcie, przepiękna koszula, ona ma jakieś takie kwiaty, nie wiem co to są, róże. No tak ładnie wygląda, jest taka większa i to jest, zaraz wam powiem, jaki to jest materiał i jaki to jest rozmiar. To metka taka, zobaczcie, oldschoolowa, stara. Jakiś guzik i to jest, kurczę, nie widzę, 100% wiskoza, 100% wiskoza, ale jaki to jest rozmiar koszuli? 40? Poczekajcie. No chyba 40 albo 42, nie wiem, no ona jest taka oversize'owa, ale jest, zobaczcie, przepiękna, ma długi rękaw, ma tutaj po bokach rozcięcia, więc można ją fajnie sobie związać w pasie, założyć do shortów, do eleganckich spodni, jakkolwiek chcecie. I ona też kosztowała, wszystkie te ubrania kosztują w granicach tak około od 15 do 30 zł. Nie będę wam mówiła cen, bo to jakby nie ma znaczenia, bo wy i tak już takich rzeczy nie kupicie, ale tak wam mówię, że w takim przedziale szukam. Rzadko mi się zdarza, żeby kupić coś droższego. Jeżeli będzie coś super ekstra drogiego, to ja wam powiem, ale tak generalnie to jest to taki przedział właśnie cenowy. Słuchajcie, koszula jest przepiękna, jest dłuższa. Co prawda teraz jej nie będę nosić, no bo wiskoza to jest taki materiał, który jest bardzo przewiewny, on wręcz chłodzi, więc najlepiej to nosić wiosna, lato, wczesna jesień. Teraz już trochę za zimno, dlatego że no ten materiał nawet w dotyku jest taki, no taki nie na teraz. Fajne jest to, że ona ma te wzory, przez to nie widzimy gniotów, no bo wiskoza się gniecie, no ale też ma dużo zalet, także słuchajcie, no koszula jest przepiękna, potem ją założę, albo zobaczycie przebitki, albo na końcu, jeszcze nie wiem, jak będę montowała ten film, ale super zakup, naprawdę. Ona w ogóle nie ma żadnej wady, nic, jest po prostu jak nowa ze sklepu. Kolejna rzecz to jest też sweterek vintage. Tak mi się on spodobał. Słuchajcie, jak go zobaczyłam, to od razu go kupiłam. I właśnie teraz tak sobie myślę, że on chyba kosztował troszeczkę więcej. Chyba około 40 zł. Natomiast słuchajcie, jak ja go zobaczyłam, w ogóle od razu zobaczyłam, przede mną lata 80. były, jakby się cofnęła w czasie. Zobaczcie, jak on wygląda. Przepiękny! On ma tutaj takie guziki, ale oczywiście to są guziki, których nie rozpinamy. To jest tylko taka... atrapa, one są przepiękne, one są takie, z takim jakby herbem w ogóle, no przepiękne są te guziki, w ogóle ten sweter, on ma tutaj gumę, możecie go wziąć troszeczkę niżej, troszeczkę wyżej, rękaw niestety jak na rozmiar, bo to jest chyba rozmiar,
zaraz zobaczę, ale jakiś chyba ktoś koło 40 mi się kojarzy, bo ja przeważnie takie, tak, 40, ja przeważnie takie rozmiary kupuję, to niestety no ten rękaw jest trochę taki nie w 5, nie w 10, więc ja już go sobie podwijam i tak go noszę i tak jest super. Ogólnie jest w stanie idealnym. Jeżeli kupujecie coś z wełny, to musicie wziąć pod uwagę to, że ten materiał będzie się mechacił i nawet jak ktoś go właśnie, ten sweter ogoli, wam przyśle taki ładny, no to jak założycie raz czy dwa, no to znowu będziecie musiały go golić, no taka niestety jest wełna, ona nie jest gładka, ona nie ma gładkiej struktury, ale słuchajcie, no taki sweter jak ten, lekki jak piórko, no jak t-shirt jest w ogóle, ale jest taki grzejący i on ma w składzie, już wam mówię, on ma w składzie akryl 50%, 42% wełna i 8% kaszmir. Rewelacja, słuchajcie. Super skład. Tutaj czuć, że tu jest wełna, po tym jak go nosicie, po prostu czuć, że on jest ciepły i fajny. Jakby był 100% z akrylu, to by już taki nie był. Natomiast jest to sweter, który upolowałam chyba w tym samym czasie jak i koszulę. Jakoś mniej więcej w tym samym czasie przyszły. I tak chciałam go nie nosić, poczekać, aż wam pokażę, ale niestety już go miałam. Ja wszystkie te rzeczy już nosiłam tak naprawdę, oprócz koszuli. Sweterek numer 2 to jest sweter, który chciałam kupić też już od dłuższego czasu. Natomiast tutaj troszeczkę się nie dogadałam z dziewczyną, która sprzedawała. Bo tak jak wam przed chwilą wspomniałam, ja szukam ubrań, które są stosunkowo lekkie. Ja nienawidzę ciężkich swetrów. No i dziewczyna powiedziała, że ten sweter jest lekki. No słuchajcie, jak on jest lekki, to ja nie wiem, on jest mega ciężki i nie jest gruby, ale jest takim klocem. No nie do końca mi się to podoba. Ja już go oczywiście nosiłam i będę go nosiła, no bo ja nie po to kupiłam, żeby, wiecie, nie nosić. Mam zamiar wszystkie te rzeczy nosić, ale no kurczę, troszeczkę bym wolała, nie wiem, czy jeszcze na inny czerwony nie będę polowała. Jest przepiękny, zobaczcie. Ja ostatnio tak lubię czerwony kolor, tak się dobrze czuję i lubię na przykład nie mieć w ogóle praktycznie makijażu, mam tutaj na myśli nie mieć cieni na oczach, tylko wytuszowane mocno rzęsy i na przykład tą moją taką czerwono-pomarańczową pomadkę, zresztą poznacie, też mam dzisiaj czerwone. Jakoś tak dobrze się czuję, tak elegancko. I tak on wygląda, zobaczcie. To jest kardigan, ma tutaj guziki. To jest też jakiś wielki rozmiar. Ogólnie jak tak się na niego patrzy, to właśnie nie widać tego, że on jest taki ciężki. Ja na po zdjęciu też nie widziałam, dlatego zapytałam się tej dziewczyny. No i ona mówi, że on jest leciutki, no. No nie wiem, no leciutki był ten pierwszy sweterek, który wam pokazałam. No ten już jest mniej leciutki. Natomiast jeśli chodzi o skład, to on ma z kolei rozmiar 50, to jest ogromny rozmiar i to jest 50% wełny i 50% akrylu, czyli tutaj też czuć, że on jest ciepły, jak go macie na sobie, no to komfortowo się czujecie. No fakt jest taki, że jakby miał jeszcze więcej tej wełny, no to byłby jeszcze lepszy, ale z wełną też musicie zwracać uwagę na to, żeby sweter nie gryzł, dlatego że ja wiem, że większość z was jest przeczulona na tym punkcie, no bo nie lubi po prostu, jak coś was, nie lubicie, jak coś was gryzie. Mi to nie przeszkadza w ogóle tak naprawdę. Ja pamiętam, słuchajcie, jak byłam w podstawówce, to miałam taki robiony na drutach sweter z wełny, właśnie w takim kolorze, z takimi dziurkami. Słuchajcie, on tak gryzł, że ja do dzisiaj pamiętam po prostu, jak chodziłam i się drapałam cały czas. Takiego swetra już nigdy więcej na oczy nie widziałam, natomiast ogólnie, no teraz te wełny są trochę innego rodzaju, tak mam wrażenie, niż kiedyś były, ale też potrafią gryźć, także no pytajcie sprzedawców o to, albo też często sprzedawcy piszą, że trochę gryzie albo nie gryzie, jest miła ta wełna, bo to wełny też jest, słuchajcie, różne są rodzaje, więc nie wszystkie są takie właśnie drapiące. Ale ten sweter jest naprawdę ładny, również ma, słuchajcie, przepiękne guziki, właśnie te oldschoolowe swetry, w większości przypadków, one mają, nie wiem czy to się, o zobaczcie, takie piękne guziki, nie takie zwykłe plastiki, tylko właśnie takie ładne, że jak patrzycie na ten sweter, to od razu widzicie, że to nie jest zwykły sweter z sieciówki, także fajny, dobry skład, też kosztował jakieś 15-20 zł i tak jak mówię, no też już go nosiłam, bo lubię ostatnio czerwień, ale szkoda, że nie jest lżejszy. Na pewno bym się w nim wtedy lepiej czuła. I już ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest sweter, który kupiłam, jako ostatni do mnie przyszedł, też go już nosiłam, bo słuchajcie, on ma piękny, czekoladowy kolor. Ja kiedyś, jakby ktoś mi 2 lata temu powiedział, że będę nosiła brązowe rzeczy, to bym powiedziała, że nie ma takiej opcji w ogóle. Brąz zawsze kojarzył mi się takim kolorem do niczego nie pasującym, takim mdłym, ciężkim, przytłaczającym, a słuchajcie, kocham brąz, po prostu kocham i tak się w nim dobrze czuję. To jest również kardigan. Ja lubię kardigany, bo ja je zawsze wkładam w spodnie. Lubię, tak mi się to podoba. I on jest w pięknym, zobaczcie, brązowym kolorze. Zobaczcie, jakie ma znowu tutaj guziki, takie kwiatki. No jest po prostu super. To jest jakaś chyba nitka. Widzę, że w kamerze coś tutaj, o, jakaś nitka. W każdym razie jest po prostu przepiękny. On już w ogóle ma skład, słuchajcie, rewelacyjny. To jest 70% wełna merino i 30%
kaszmir. Dajecie wiarę? Niecałe 30 zł kosztował. XL-ka. Nawet nie 30, 20 parę chyba. Także polujcie na takie perełki. One są, te swetry są super, bo są tak przyjemne dla ciała. No może on jest taki delikatnie. Mi jest ciężko, słuchajcie, ocenić, czy on gryzie, bo no mi to nie przeszkadza, ale... Miejki taki, no nie wiem. Ale słuchajcie, super. On w ogóle jest taki zapinany pod szyję, że możecie go zapiąć i mieć normalny taki dekolt, o, okrągły. Ale ja sobie o tak zawsze robię. Ja jednak lubię, jak mi troszeczkę tak w trójkąt tutaj wchodzi ten dekolt, ale chociaż czasami widzicie, tak jak mam tą koszulkę, też jest ok, ale jakoś przy swetrach tak mi się podoba. Czasami też nosiłam go tak, że miałam bardziej rozpięte te guziki, miałam jakiś top na ramionczkach i on tak delikatnie sobie zwisał tutaj, wiecie, na jedno ramię, bo on jak na XL, on nie jest bardzo duży, ale jest taki idealny, że nie jest też obciśnięty, po prostu też on zobaczycie na przebitkach albo później. Także super sweter, jakościowo, w ogóle kolor, wszystko ekstra. Ja w sieciówkach szukałam brązowego swetra, ale nigdzie nie znalazłam i nie z takim składem, także no, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że słuchajcie, Wam się podobały te zakupy. Polujcie, jeżeli szukacie swetrów, nie przepłacajcie za swetry sieciówkowe, tylko polujcie właśnie na Vinted, bo no mi póki co nie zdarzyło się jeszcze kupić żadnego bubla. Wszystko, co zamawiałam, jest w rewelacyjnym stanie. Zobaczymy, jak kolejne zakupy. Na pewno wkrótce taki filmik zobaczycie, a tymczasem będę się z Wami żegnała. Dzięki wielkie za oglądanie i serdecznie Was zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, hej!